Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione z sklepu Primarka i jedną rzecz kupiłam z Kika. Może zacznę pokazywać tą rzecz z Kika. Nie, dwie rzeczy, przepraszam, kupiłam z Kika. To kupiłam dla Natalki taką na lato sukienkę, to jest rozmiar 134x140. To jest taka kwiatki, sukieneczka na ramionczkach, różowe, żółte kwiatki. Tutaj ma pod koniec, ona jest taka, że z przodu jest krótsza, z tyłu taka dłuższa jest, bardzo fajna, tutaj na gumeczkę. Z tyłu ma na takie zapięcie, ona jest taka halkowa, ale na lato jest bardzo fajna. Kiedyś miałam kupioną taką sukienkę i była bardzo, bardzo fajna. I pod spodem jeszcze wiadomo, taki dodatek, żeby prześwitująca nie była. I ta sukieneczka, powiem wam, kosztowała w cenie 7,99. Teraz akurat dla Natalki to tak ciężko coś dostać fajnego. Nie wiem, jak dzieci są mniejsze, to te ciuszki są takie słodkie, wybór jest pełny, ale jak już dzieci się robią coraz starsze, to ten wybór jest taki coraz trudniejszy. I kupiłam jeszcze do sukienki za 3,99. Tutaj taką narzutkę do sukieneczki kupiłam. Tutaj z takim srebrnym guziczkiem, z brokatem białą. Tutaj właśnie ma z takimi po bokach falbanki. Bardzo kolejny fajny zakup to kupiłam sobie kamizeleczkę, taką jedną różową, zieloną mam, a tu kupiłam taką krótszą do biegania na przykład, albo normalnie tak różowa, krótka taka do pasa. Tutaj jest z kieszonkami na zamek, to właśnie mi zależało, żeby w razie był klucze schować, jakbym chciała biegać, więc super. No tutaj taki na sznureczki. Tutaj nie ma na dole niczego, nie? No, żeby to zwężyć. A nie ma. Na dole tutaj ma takie na zwężenie, jakby się chciało. Za szerokie by było. Taka fajna. Ja bardziej to pomyślałam, jakbym na przykład chciała biegać i ten. I jakbym na przykład gdzieś klucze chciała włożyć, to akurat mam na kieszonkę. Bardzo fajne. Kolejne to kupiłam. Aha, to kupiłam takie. Wow, to nie były dwie prawy. No dobra. To kupiłam takie getry. One były po 5 euro. Za 5 euro getry. Czarne tutaj. A już to powyciągnę. Jeśli tak pójdzie. Dobra. Za 5 euro takie getry. No, New York. To jest z napisem na gumeczkę i tutaj też jest z napisem srebrnym. Bardzo fajne. Będzie miała Natalka na sporty do biegania, bo wiadomo, w normalnych tych getrach, no to zawsze one spadają, a te na gumkę to są do biegania super. I po 5 euro to wzięłam. I kolejne to wzięłam sobie getry. Też do biegania po 8 euro kosztowały. Takie zwykłe, siwe. Tutaj na gumeczkę. Z takim logo. Ja już chyba takie getry jedne mam. Z tym logo. Tutaj z napisem. Białym. Bardzo fajne, zwykłe. No i kolejne to kupiłam. Jakby na przykład było ciepło, wtedy bym tej kamizelki nie ubierała. To kupiłam taką po 4,50. Tutaj taki pasek, to też na zapinanie, co mogłabym sobie tutaj właśnie klucze też włożyć do biegania. Bardzo fajne. Na zameczek, żeby chociaż tutaj były klucze. Albo jakbym chciała do sklepu, powiedz, żeby jakieś tam drobne i maseczkę. Dobra, kolejne to kupiłam koszulkę. A, to jest koszulka z Kika. Jeszcze jedną rzecz mam z Kika, przepraszam. Ona była za euro 79. I to zwykła biała koszulka na sporty.
koszuleczka, to już Natalka ma, bo już z wszystkich prawie wyrosło, chyba tylko jedna albo dwie zostały. To musiałam kupić jeszcze jedną. Kolejne to kupiłam, aha, to kupiłam skarpetki za 3,50. To są takie fioletowe i czarne z takimi niciami srebrnymi. One są praktycznie na chłodniejsze dni, ale ja to jestem taki zmarźlak, że nawet jak czasami jest ciepło, to ja takie po domu noszę, takie cieplejsze skarpety. No, kolejne to kupiłam sobie. Sobie kupiłam taką zieloną bluzę. Ona była w cenie 8 euro. To jest taka zielona bluza z kwiatuszkiem po środku, z kapturem. Powiem wam, że mi się ona strasznie spodobała. I tutaj na dole z takimi kieszeniami. Ale bluza, kolor bardzo ładny. Tylko że powiem wam, że ona w kamerce troszeczkę bledszy ma ten zielony. W rzeczywistości jest ciut ciemniejszy. Ale bluza jest naprawdę bardzo fajna. Na dole chyba żadnego loga nie ma. Tak. Zwykła bluza z Primarka. Dobra, kolejne to mam sobie czy Natalce? Bo tu akurat mieszane kupywałam. Aha, to kupiłam sobie za 4 euro. Takie zwykłe czarne getry. Bo mi się, nie wiem, szybko jakoś tak rwią te spodnie. To ja muszę, przepraszam, często wymieniać. Za 4 euro to jeszcze ujdzie. Zwykłe, czarne. Dobra. To już zapas getrów mam. Dobra, kolejne to jest bluza kupiona rozmiar 140. Ona była w cenie 7 euro. Zwykła biała bluza tutaj z takim napisem 86, tutaj 86 i napis różowo-fioletowy i z takim brokatem. Te napisy są z brokatem, no tylko te napisy z takim brokatem, ale bardzo, bardzo ładna i jeszcze z kapturem. Znaczy, tak kaptur za bardzo nie lubi, ale ja patrzyłam, że ona jest taka w miarę tutaj szeroka, bo niektóre mają wejście takie wąskie, że ciężko włożyć tą główkę, dlatego ja tak patrzę na to wejście, jak tutaj jest, ale ta bluza powinna być dobra. I bardzo fajna biała. Na wiosnę akurat tak fajnie będzie się prezentować. Kolejne to kupiłam na Tasi spodnie. To jest 134 za 5 euro. To są takie spodnie dresowe na zawiązywanie tutaj z kieszonkami. I kupiłam z tego względu takie fioletowe, bo Natasia ma jeszcze, akurat teraz do szafy włożyłam, bluzę ma do tego, więc będzie miała w komplecie. Tylko to jest akurat z Primarka, a bluzę ma z H&M albo z Centa, już nie pamiętam, ale będzie miała bynajmniej w komplecie. I fajna. No i kolejna to jest taka bluzeczka kolorowa z napisem. Tutaj po bokach ma srebrne takie. Na dole z srebrnym napisem, bardzo fajna, po 3 euro. Na wiosnę, lato, super. Będzie naciemniała. Kolejne to ja sobie kupiłam taką bluzkę, też po 3 euro, ale siwa. Siwa z białym napisem, zwykła taka, zwykła bluzeczka. Kolejne to kupiłam też sobie bluzkę. Ja lubię paski. Po 5 euro, za 5 euro taka bluzeczka w czarno-białe paski, bardzo fajna, ja ogólnie lubię paski. Bardzo fajna, kolejne to kupiłam, aha, to kupiłam też sobie spodnie, kolejne za 4 euro, tutaj mam czarne, zwykłe getry, kolejne. I chyba jeszcze jedne getry.
No ja 3 pary wzięłam getrów tych, bo mi one naprawdę szybko się niszczą, więc wzięłam trochę więcej par. I też do pracy, żeby były na wymianę, żebym nie musiała codziennie prać. No. Tu kolejne kupiłam skarpetki dla Natalki z Freund, to są 3 pary po 4 euro. No i tutaj te skarpetki, jedne to są takie białe, tutaj z napisem Freund, one są takie troszeczkę dłuższe. Drugie to są takie zielone, neonowe, też z napisem Freund, tu chyba takie budynki są narysowane. I trzecie to jest taki kolor lila. I też wszędzie jest Freund napis. Bardzo fajne. Kolejne to mam taką. A dwie ostatnie. Przepraszam, tu ja wezmę, żeby to wam tak nie tego. Dwie ostatnie jeszcze mam. To mam piżamkę taką. Ona była w cenie 3,50. Więc wzięłam za 3,50. To niedrogo. To mówię, wezmę. Tu jest taka koszulka. Z różowym napisem i z niebieskim, taka niebieska koszuleczka i z serduszkiem różowym. Bardzo siwe spodnie, takie zwykłe, cienkie. Bardzo fajne, ale 3,50 to mówię wezmę, bo drugą piżamkę ja kupiłam, ale ona już była po 12 euro, nie? Więc to już jest duża różnica. No i tutaj jest bluzka, ta góra z długim rękawkiem. Do spania ze Snoopy. Tutaj ma takie tło srebrne. Bardzo fajna na chłodniejsze dni. I jeszcze dół jest też z samymi Snoopy i ze serduszkami. Słodziutkie, takie inne trochę. No ale różnica cenowa jest, nie? Bo ta jest po 12 euro. A ta za 3,50. Ale za 3,50 wzięłam i to była też ostatnia para, nie? Tak jakby było z dłuższym, z tą bluzką, z długim rękawkiem, to bym wzięła 2 pary, jakby były po 3,50, ale niestety nie było. Dobrze, wtedy z tych moich zakupów będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego, pa!